Hej, witam Cię na blogu Prosperuj jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. Dzisiaj będzie ekstra fajny i ciekawy temat i pewnie przydatny wielu osobom. Co zrobić, jak nie wychodzę z coachingiem, bo boję się, co powiedzą na to inni. Czyli, no nie wiem, co robić, już nawet mam specjalizację, wiem, z kim chcę pracować i co i tak dalej, ale no owszem, parę osób wie, czym się zajmuję, ale boję się wejść na szerokie wody, wypłynąć i powiedzieć wszem i wobec, na przykład puścić jakieś posty na Facebooku, pokazać swoją stronę internetową, a już nie daj Boże zaprosić na jakiś webinar czy live, bo dowiedzą się, cały świat się dowie, że jestem tym coachem, no i może mnie skrytykują. Wbrew pozorom jest to paraliżujący strach bardzo dużej części coachów na początku. Ja też go kiedyś miałam. Więc porozmawiamy o tym, co z tym zrobić. Jak mamy ten paraliżujący strach, że coś powiedzą i to będzie na pewno nie takie, co byśmy chcieli usłyszeć. Ja Ci proponuję wyobrazić sobie tą straszną sytuację, że wychodzisz, no i powiedzieli. I padły komentarze. Padły słowa, których broń Boże nie chciałaś usłyszeć. Które zabolały Cię najbardziej? Zakłuło Cię serce. W ogóle padłaś po prostu. Dlaczego zachęcam Cię do takiego trudnego ćwiczenia? Dlatego, że odpowiedź na to pytanie będzie kluczem do tego, czego się najbardziej boisz, jakiej interpretacji siebie obawiasz się najbardziej, a to z kolei będzie kluczem do tego, jakie gdzieś tam w środku masz zdanie o sobie, gdzieś nawet głęboko, głęboko schowane. I to nie musi być, nie musisz całą sobą, że tak powiem, wierzyć w to przekonanie, ale gdzieś mały kawałeczek ciebie wierzy, że to, co najgorszego tobie ludzie powiedzą, to jest prawda. Każdy z nas gdzieś tam to ma. Moje przekonanie, wyznam Ci teraz, było takie, że to, co by mnie najbardziej zabolało kiedyś, to byłoby to, że ktoś powie, że ja jestem nieautentyczna, sztuczna, kogoś udaję, jakąś rolę odgrywam i tak dalej, że ja tutaj wychodzę z jakimś takim wymyśloną rolą aktorską i to gdzieś mnie najbardziej bolało. Więc ten kawałek, widocznie tego się obawiałam w sobie, że no, a może tak jest, że ja jakąś sobie tutaj rolę obrałam. Jak już się zetkniemy z tym kawałkiem swoim, którego się boimy najbardziej, to powiem Ci na zachętę, że połowę roboty już masz za sobą, bo rozpoznanie tego przerzuca Cię automatycznie troszeczkę na drugą stronę płotu, gdzie zaczyna się leczenie tego kawałka, przyglądanie mu się. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób. Napisać sobie tą rzecz straszną na kawałku papieru, że jestem taka. Wyjdzie, że jestem głupia, wyjdzie, że jestem nic nie warta, wyjdzie, że nie mam doświadczenia, wyjdzie, że nie wiem, co robię, wyjdzie, że jestem sztuczna, tak jak u mnie. Napisz sobie to na kawałku papieru i połóż na swoim biurku i poprzyglądaj się temu przez jakiś czas i przeprowadź kilka rozmów z tym kawałkiem papieru. Sądzę, że zaczniesz obserwować, że to zdanie zaczyna tracić na mocy. Trochę się rozpuszczać, zaczynasz się przeglądać temu i mówisz, to rzeczywiście moje? Naprawdę? Serio? Im bardziej na to patrzysz, tym bardziej to traci moc. W końcu dochodzi do tego, że zaczyna cię to troszkę rozśmieszać na zasadzie, o czym to ja tutaj, co ja tutaj myślałam? Spróbuj. To jest jeden z moich sposobów, pewnie masz też swoje. Możesz oczywiście użyć je do zmiany swoich przekonań, ale najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, co zmieniamy. Więc rozpoznaj to, nie bój się tego. Do usłyszenia.